Cześć, witam Cię serdecznie na kanale Zostanemus. Zostanemus to miejsce, gdzie pomagamy przedsiębiorcom płacić niższe podatki, lepiej zrozumieć prawo i lepiej zarządzać pieniędzmi firmowymi. Dzisiaj temat związany z zatrudnianiem zarządu w spółce z o.o., bo bardzo często wracacie do mnie z tym pytaniem, czy zarząd w spółce trzeba zatrudniać, czy musi być podpisana umowa o pracę, umowa zlecenia. No i jak to właściwie jest, że nie trzeba płacić ZUS-u, skoro jakoś ten zarząd musi w spółce być zatrudniony. Więc zaczniemy od tego, że zarząd powołują wspólnicy. Zwykle pierwszy zarząd powołuje się w momencie, kiedy zakładamy umowę spółki, czyli kiedy podpisujemy jako wspólnicy umowę, która definiuje to, w jaki sposób nasza spółka ma działać. Zwykle w tej pierwszej umowie również wskazana jest, kto będzie w pierwszym zarządzie takowe spółki. Zmiany zarządu nie wymagają zmiany umowy spółki, więc później, kiedy będziecie chcieli odwołać bądź powołać inne osoby do zarządu, dzieje się to wewnętrzną uchwałą. Nie trzeba każdorazowo iść do notariusza i zmieniać umowę spółki. Zarząd w imieniu wspólników zarządza spółką, to on ją reprezentuje, ale to też on ponosi ostateczną odpowiedzialność za działania spółki. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność zarządu, tutaj odsyłam Cię do naszej playlisty dotyczącej spółki ZO, tam na pewno znajdziesz mnóstwo informacji na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ten zarząd ma być zatrudniony, więc zaczniemy od tego, że w momencie, kiedy powołujecie zarząd, to w ramach powołania nie przyznajecie takiemu członkowi zarządu żadnego wynagrodzenia, ale możecie to zrobić. Więc wspólnicy w momencie, kiedy powołują zarząd, mogą również uchwalić wynagrodzenia dla zarządu za zarządzanie spółką. Takie wynagrodzenia może być wypłacane w dowolnej wielkości. Nie ma tutaj mowy o wynagrodzeniu minimalnym, więc nie musicie się do niego stosować. Więc jest to wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania zarządu, ale też do obrotu spółki, do ponoszenia odpowiedzialności. Może wynosić 100 zł, może wynosić 10 tysięcy, 50 tysięcy, w zależności od tego, w jakiej kondycji jest spółka z o.o. i na co ją realnie stać. Jeżeli chodzi o takie wynagrodzenie, to ono podlega pod opodatkowanie według progów podatkowych, więc w przypadku pierwszego progu do 120 tysięcy rocznie płacimy obecnie 12% podatku, powyżej tej kwoty płacimy 32%, więc tutaj nic się nie zmieniło. Natomiast od stycznia 2022 roku zarząd jest zobowiązany do tego, żeby opłacać również składkę zdrowotną, która wynosi 9% z wynagrodzenia brutto. Jest to nowe obciążenie wynikające z Nowego Ładu, w związku z tym no, trzeba się z tym po prostu pogodzić. Więc mamy podatek plus składkę zdrowotną. Takie wynagrodzenie może być zmieniane co miesiąc, może być uchwalone na rok, na kwartał, może być uchwalane co miesiąc, w zależności od tego, w jakiej kondycji jest spółka z o.o. Natomiast oczywiście można zatrudnić zarząd na podstawie umowy o pracę. Więc wtedy w umowie o pracę stanowisko wpisujemy członek zarządu czy prezes zarządu. W ramach obowiązków powielamy zakres obowiązków związany z kodeksem spółek handlowych. Natomiast pamiętajcie, że przy umowie o pracę trzeba odprowadzać pełne składki ZUS-owskie. Jesteście zobowiązani do prowadzenia listy obecności, do badań BHP, czyli całej administracji. No więc jest to stosunkowo drogi sposób zatrudnienia ludzi, no i też obarczony sporą ilością obowiązków administracyjnych. No i mamy jeszcze możliwość zatrudnienia zarządów w oparciu o umowę zlecenia bądź kontrakt menedżerski. One podatkowo działają bardzo podobnie. Generalnie znowu mamy pełno zastosowane takie umowy, natomiast nie mamy tych wszystkich obowiązków administracyjnych, bo jest tam po prostu umowa, określone czynności. I co miesiąc do takiej umowy wystawiamy rachunek. Więc w taki sposób możecie zatrudnić zarząd w spółce z o.o. Bardzo często również pytacie mnie, czy zarząd może być zatrudniony w postaci umowy o dzieło. Tutaj oczywiście nie może być. To nie znaczy, że członkowie zarządu nie mogą mieć umów o dzieło ze swoją spółką, bo często tak jest. Natomiast prawda jest taka, że nie możemy zawierać na czynności zarządzane spółką umowy o dzieło, dlatego że to po prostu nie jest dzieło. Dzieło jest umową o rezultat, a nie umową o wykonywanie czynności. W związku z tym zarząd zarządzając spółką najnormalniej w świecie nie realizuje umowy o dzieło. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie są inne możliwości zatrudniania członków zarządu, w jaki sposób działa spółka z o.o., jak ją zakładać, w jaki sposób
obracać pieniędzmi w tej spółce, w jaki sposób optymalizować podatki, to zapraszam Cię do naszego poradnika Wademeku spółki z o.o. Jeżeli chodzi o nasze Wademekum, to jest to nasz taki flagowy produkt aktualizowany od ponad 10 lat. Obecnie ma prawie 250 stron. Jest cały czas dobrze oceniany przez naszych czytelników, dlatego też ciągle go aktualizujemy i wydajemy ciągle te nowe wersje, w zależności od tego, jak zaskakuje nas rząd, jeżeli chodzi o zmienność prawa. Link oczywiście znajdziesz w komentarzu na dole. Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia kolejnym razem.